Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dzisiaj wprawdzie mamy termin, kiedy się powinna odbyć w Kielcach wystawa. Tej wystawy nie ma, ale to w ogóle nie przeszkadza temu, żebyśmy się tutaj mogli spotkać. Między innymi tutaj spotkaliśmy się w miejscowości Czarna Woda, w takim lokalu, który się nazywa Karczma Ostoja. Ostoja, bo tutaj po lewej stronie mamy kolegę Sebastiana Ostoja-Lińskiego, a właścicielem tego lokalu o nazwie Ostoja jest jego stryjek. Dobrze mówię? Dobrze. Stryjek. Tutaj zobaczmy, przygotowuje się wszystko do imprezy, która tutaj się odbędzie. Każdy, kto tutaj będzie przejeżdżał, może tutaj w Czarnej Wodzie przy drodze krajowej nr 22 stanąć i też sobie tutaj smacznie zjeść. My tutaj się spotykamy, przyjechali tutaj, widzimy te twarze, po lewej stronie to są hodowcy z Polski, hodowcy tutaj Sebastian Ostoja-Lińskie, Radek Małolepszy, Kamil Kubicki, Wadek Piszczało, oni wprawdzie nie chcieli, żeby ich nazwisk wymieniać, ale my to wymienimy. A spotkaliśmy się dlatego, że przyjechali tutaj też nas odwiedzić koledzy z Niemiec i kolega tutaj z Trójmiasta, kolega Mrówka. Tak. Kolega specjalista od lotów dalekodystansowych, a tutaj z Niemiec przyjechali koledzy Reinhard Mill i Tadeusz Klein. Ja za chwilę oddam głos może tutaj kolegom z Niemiec. Oni przedstawimy trochę hodowlę i gołębie, które tutaj w swojej hodowli posiada kolega Reinhard Mill, gdyż to niejako tutaj się spotkaliśmy na tą okoliczność, że gołębie te zostały tutaj przywiezione. Nie ma, mówię, wystawy, a handel gołębiami, powiedzmy, może kwitnąć i będziemy się tutaj mogli więcej o nich dowiedzieć. To może Tadeuszowi oddamy głos. No. I opowie nam trochę o hodowli Reinharda Milla. No, mogę powiedzieć, ma bardzo dobre gołębie, z którymi bardzo dobrze lata. Jest nie do pokonania i zresztą sprawdza się, w Polsce koledzy co kupili, wszystkim się sprawdzają, w pierwszych dziesiątkach tu w Polsce latają po jego gołębiach. No i co jeszcze powiedzieć? My tutaj u nas na giełdzie mieliśmy w zeszłym roku te gołębie, to spotkaliśmy i w gołębiach, które kolega Andrzej Błazik z Torunia, z firmy Prima sprzedawał. Tutaj też, nie wiem, czy koledzy mieli te gołębie też wcześniej? Nie, nie mieliśmy. Pierwszy raz? To co was skłoniło tutaj przyjechać i nabyć? Brak wystawy. Brak wystawy, tylko to? Tylko to? Dobrej gołębi. Nie, no ale tutaj wcześniej musieliście się dogadać. Nie ma co ukrywać, każdy tutaj ma w rozkładzie tak tłuste gołębie, że no, warto było przyjechać i obejrzeć. Aha. No to sam fakt, że w tym roku kupił bezpośrednio od Gabby van den Nabele cztery gołębie z Po Rudim. To jeszcze jest zapytanie w ogóle łącznie. Die vier, was wir geholt haben aus dem Rudi, die vier neue zusätzlich. Jetzt sind jetzt sieben Kinder Rudi. No, teraz mamy siedem dzieci po Rudim. Ale to są nowe nabytki dopiero. Nowe. Nie, po Rudim już wcześniej. No, myśmy mieli przedtem też już po Rudim. Tylko teraz w zeszłym roku żeśmy jeszcze dokupili ja cztery. Ja widziałem, córka była bodajże też chyba w Rodowodzie. Czy oryginalnych van den Nabele ile macie w ogóle? O, od groma. Ale jeszcze nie przejdziemy do tych gołębi, to powiedzmy tak, bo w jakim RV lotuje tutaj? Wie heißt dein RV? Wo du reist? RV Halberstadt. To jest jaka część? Halberstadt. To jest tu koło Magdeburg. To jest numer oddziału jaki? Bo welche Nummer habt ihr? 350. 350, tak? Na Kielcach mieliśmy gołębie ostatnio, to tam były różne numery obrączek też. Tak, bo właśnie to chcemy zaraz tutaj powiedzieć, bo on miał za mało obrączek. Nawet ode mnie moje obrączki dostał, który zakładał młodym. A moje to znaczy jakie twoje? 225-87. Oczywiście niemieckie. Niemieckie, no tak, bo ja w Niemczech, w Gifhorn latam, nie? Mhm. 250. A jaka to jest część Niemiec, ten RV, o którym mówiliśmy? On to jest tu bardziej w DDR-ach, a ja mieszkam za DDR-em. Braunschweig. W tych stronach. Rozumiem. Tam. Dobrze, teraz hodowla tutaj kolegi Reinharda, ona jest od wielu lat już taka słynna, kiedy takie, jak od dawna hoduje gołębie? Wie lange bist du schon da, mam züchten? Seit 1998. Za 98. Od 98 roku? No, od 98. I sukcesy największe jakie miał w swojej hodowli? Czy tylko się bardziej specjalizuje gołębiami takimi rozpłodowymi? Nie, on miał bardzo dobre sukcesy. Du hast ja auch sehr gut gereist, ne? Du warst ja überall erste. Na tym całym regionie wszędzie jest pierwszy, tak jak na tych papierach stoi. I to można wszystko zobaczyć przecież w internecie, nie? No, te pierwsze gołębie w tym w 98 roku, jak zaczął hodować, to od czego się zaczęły, do jakich gołębi korzystał? Do jaseny jakieś może? 98, wo du angefangen hast, mit welcher hast du angefangen? Herbert Wien. Herbert Wien. Shell. Czyli Herbotsa, Schellensa, tak? Czy nie? Nie Herbert. To jakie? Herbert Wieden. Herbert Wieden. Herbert Wieden. No. Rozumiem. Und Schellens.
Szelenc to były te pierwsze gołębie, co on zaczął. Może powie teraz, jakie aktualnie ma gołębie w rozpłodzie, nie? Bo... Un aktual, was hast du jetzt? No aktuell Dirk van Dijk, Herbert, Van der Beele, Dirk de Beer. Czyli ten taki raz jest wyczerwa topie. Marcel Wouters, Leo Hermans und Roger Blanc. Roger Blanc. A liczba hodowle ma dużo ma tych gołębi u siebie w rozpłodzie? Wie viel hast du in der Zucht? Tauben? Tauben. 100. 50 par. 50 par. No, 50 par. Weźmy tutaj, ja mogę, może powiem, bo... Nie wszystko jest zrozumiałe, bo żeśmy przeglądali już te rodowody, których gołębi przywiózł i są to te wszystkie tutaj gołębie, które są przywiezione, to są inbredy, bo on tutaj na jesień no, tylko mamy inbredy. Parowuje te gołębie i paruje tak, żeby wychować właśnie te gołębie zimbredowane, bo najczęściej tutaj na mocne pokrewieństwo, nie? Pierwsze gołębie, które tam wiadomo do lotu krzyżuje, a na jesień właśnie przeparowuje te pary w rozpłodzie, że najczęściej hodowcy chcą kupić takie imbredy. A te gołębie, które mu się tam sprawdzają najbardziej, te, którymi sukcesy zdobywa, to z tych ras, o których mówiliśmy, to są te, czy jakieś wcześniejsze, że na przykład miał swoje stare jakieś linie, do których te dokrzyżowywał? Deine besten, die bei dir am besten fliegen, das sind ja auch aus deiner alten Rasse, ne? Auch. Ja, aber das Beste ist Leo Hermans und. Leo Hermans zum Najlepsze. Und Roger Blanc. I Roger Blanc. Tak jak ja mówiłem, co koledzy tu w Polsce też od nas kupili, w pierwszych dziesiątkach latają, nie? Po nich. Te Van den Abele, to z tego słyszę, są nowsze nabytki. Tylko jeszcze nie ma informacji. Die habe ich noch nicht lange genug. Van den Abele, on jeszcze nie ma tak długo. Muss ja skupić, no. Musi sam jeszcze testować. To znaczy, ja mam od niego Van den Abele. I u mnie też dobrze latały, nie? W tym roku, nie, w zeszłym roku. Zostałem też, no, zostałem też pierwszym mistrzem u nas w związku młodymi. I to mówiłeś, że pomieszałeś właśnie Van den Abele z Marcel Wouters. No. Extrema gołębia, nie? Z Marcel Wouters, no. Czyli krzyżówki, nie? Ja je krzyżuję, nie? To znaczy ja jego gołębie i tak krzyżuję, bo mam kolegę niemieckiego mistrza, co z młodymi zawsze lata na 10, 12, 15, na całych Niemczech. I te ja z niej krzyżuję z jego gołębiami. Ja rozumiem, że te koledzy wszyscy, tutaj kolega Stanisław chyba też jakieś gołębie nabyć chce od Reinharda, czy nie? Ma już. No, ja już 3 lata temu nabyłem i to może teraz tutaj dużo na jego temat gołębi powiedziano już, nie? Ja tylko mogę powiedzieć, wydaje mi się, dwa zdania koledzy, którzy w oddziele i w okręgu interesują się lotami długimi, na pewno potwierdzą to, a w tym roku po Rajniego rodzicach dałem na Paryż roczną samiczkę. Koledzy się dziwili, między innymi Marian Kaczyński mówi: Staszek, co ty robisz, nie? I roczna samiczka po jego ten 1300 kilometrów i mam w domu, nie? A kolega Kaczyński to specjalista, powiedzmy. Tak, no Marian to nie specjalista, to już jest wysokiej klasy specjalista, nie? Wyspecjalizował się, bo przecież latał i Barcelonę i... Od początku, jak założyłem klub hodowców gołębi dalekodystansowych, to w pierwszym roku zdobył sporo pierwszych czołowych nagród. Nie? Także tutaj, nie mówiąc jakichś górnolotnych słów na temat gołębi przyjaciela Rajniego, ma dobre gołębie, u mnie się one sprawdzają i jestem z tego tytułu zadowolony. No i wdzięczny, że znam hodowcę z rejonu niemieckiego, który bardzo chętnie, bo tutaj powiedziano sprzedać tego, wydaje mi się, że to taka trochę forma niezbyt trafna, po prostu wymieniamy między sobą materiał hodowlany, który przynosi pożytek tak dla nich, jak i dla strony nabywającej. A takim szczególnym chyba jego, szczególnym jego chyba takim darem jest to, że co roku na wystawie Rajni bardzo dobrego gołębia ofiaruje zawsze albo najmłodszemu, albo najstarszemu hodowcy. W ubiegłym roku dostał najmłodszy hodowca, a w tym roku dostał najstarszy hodowca. Także nie tylko przyjeżdża tutaj dlatego, że może wymienić, powiedzmy sobie, ten materiał hodowlany, ale też chcę zaznaczyć swoją
osobę i swoją osobowość, że jest człowiekiem wyjątkowo życzliwym dla hodowców, nie? I to jest też znaczące. Tutaj w styczniu, jak się odbywało, czy w grudniu, to była wystawa w Gdańsku gołębi, to akurat też kolega Reinhardt był tam na tej wystawie, te gołębie tam też miał tutaj i oferował hodowcom, tutaj my między innymi część mieliśmy na giełdzie, ale z tego co słyszę, kolega już od 3 lat je te gołębie pierwszy raz nabył, tak? Tak? I to były gołębie, które z tych linii, co właśnie Leo Hermansa, czy jakiś inny? Nie, Rudy Deza. No o tym nie słyszeliśmy jeszcze w ogóle nawet. 100% Rudy Deza. A to na daleki dystans z tego, co nie, tak, i to nie widać po tych ptakach, że to są jakieś ptaki takie mocnej budowy, że mają woskowiny jakieś duże. Tak, człowiek popatrzy, to takie przeciętne, ten, ale do lotu niesamowite, mocne, twarde. To jest najistotniejsze, bo na długi dystans to potrzeba nie gołębia szybkiego, tylko maratończyka, nie? Który nałoży sobie rytm i wie, że ilość kilometrów i ta ilość kilometrów nie sprawia mu problemu. No wiadomo, że z Paryża jest lot dwudniowy, nie? Trzydniowy w zależności od pogody. Istotne jest też, jak jest twardy gołąb, że nie wejdzie gdzieś za piciem, nie wejdzie do gołębnika za ziarnem, nie jest taki stadny. Jak już się wybierze w drogę, to wtedy pokonuje tą trasę albo w grupie tej, która wyleciała prosto z kabiny, a potem wiadomo, że na dalekim dystansie to każdy ptak pokonuje te odległości sam, bo to już jest tylko taka bajka, że lecą stadnie, nie? Czyli gdy kolega na dalekim dystansie testował te gołębie, natomiast tutaj zapytamy się jeszcze, bo zaraz przejdą do konsumpcji, bo już to, co zamówili, dostali, a nie chcemy nagrywać, jak będą laskać, bo nie mówię, że będę mógł tego robić, ale no zapytamy się... Jeżeli będą laskali, to będzie wyjątkowo smaczne. Nie, no i co to wycinać? To przecież jest reklama restauracji i kucharza. A to i tak jest dobrze, bo po tej godzinie na targach to by było, że tak powiem, nie dał rady już pewnie kręcić filmy. Z uwagi na różne okoliczności, możemy sobie jeszcze chwilę porozmawiać i zapytamy się, a was te gołębie, co zainspirowało, was zainteresowało? Ja podejdę do kolegi Waldemara. Wygląda to tak, że mamy ten weekend, który był zaplanowany od co najmniej 3-2 miesięcy, każdy planował na wystawę ogólnopolską. No tak jak wiemy, w moim życiu to nie wiem, pierwszy raz chyba się zdarzyło, że ogólnopolska wystawa się nie odbędzie, nie odbyła. Więc czas mamy zaplanowany na jakieś spotkanie. No, ja dużo przeglądam internetu, dużo oglądam różnych hodowli, głównie niemieckich, bo to są silne hodowle, które zakupują bezpośrednio z zachodu najlepszy towar. I powiem szczerze, przy namowie tam Radka gdzieś tam spojrzał, coś tam, no zdecydowaliśmy się przyjechać, porozmawiać bezpośrednio tu z kolegą Reinhardtem, dobrze wie Reinhardt, tak? Kolega Tadeusz Klein. Kolega Reinhardt, może bym powiedział tak, że zainspirowało mnie jego rozpód, bo naprawdę w gojniku rozpodowym znajduje się ileś tam oryginałów Vandenabele, ileś tam oryginałów Marcel Wouters, ileś tam oryginałów Raoul Chablon, ileś tam oryginałów Dessar i tak dalej. Między innymi mogę powiedzieć, że no, wszyscy szukają teraz tych Vandenabele i tak dalej, u niego jest ich bardzo dużo oryginalnych. Między innymi z Iwana dzieci też, Iwan Herbots, tak? No. Z Iwana. No i mówię, wycieczka prawie jak wystawa, no chyba dłużej nam zejdzie nawet jak na wystawie, bo widzę, że już cały dzień, nim żeśmy tu dojechali, bo jest daleko. Ale pewnie miło porozmawiamy, pooglądamy troszeczkę gołąbków, które tutaj chcą sprzedać na aukcji. No nie mówię, że nic nie zakupię, bo pewnie już mam jedną sztukę, którą na pewno kupię. Trzeba próbować, ale mówię, miło spędzić czas, zamiast wystawy po prostu w takim małym gronie spotkać się i pooglądać dobrych zagranicznych gołębi, bo to jest ważne. Dobre gołębie, oryginalne, z rodowodami. Warto to poglądać i to na chwilę w tej spędzić. Części. Teraz ja wam muszę powiedzieć, koledzy, ja miałem okazję 2 razy być u niego. To jeszcze przejdę. Dostąpiłem za szczytu, bo to nie jest tak prosto. To nie jest tak prosto wejść do gołębi i gołębnika rozpłodowego. U niego jest to tak precyzyjnie zrobione, że muszę wam powiedzieć, to się... Ja sobie taka nawet nie wyobrażałem... Zapadka, ja sobie nawet nie wyobrażałem tego, że tak się prowadzi rozpód. Samiczki osobno, samczyki osobno. Internetowo można pyk do Rajniego, że tego samczyka, tą samiczkę. Gniazda lęgowe są i cele lęgowe całkowicie w innym miejscu.
te gołębie są potem samczy, przenoszone, samiczka, wkładane w cele. Tam nie ma możliwości sytuacji takiej, że jeżeli Rajni mówi, że to jest po X i Y, to jest na 100% po X i Y, tak. Bo te gołębie nie są, tak, te gołębie nie są w ogóle stadne. Tam nie ma takiej możliwości, żeby samczyk w międzyczasie pokrył samiczkę, samiczka zniosła jajka i siedzi niby ta parka ten. To jest wszystko tak precyzyjnie u niego zrobione i zadbane, że... I do tego rozpłodu, gdzie ma te już naprawdę wysokiej klasy i drogi gołębie, on nie wszystkich tam puszcza, no wiadomo, to jest jego skarbiec. Nie? Ja miałem okazję dwa razy być, dwa razy miałem okazję oglądać. Nie? Także to ma coś precyzyjnie, przecudownie zrobione. Ja właśnie też wcześniej rozmawiałem z Tadeuszem, bo mówię, to nie są tanie gołębie. No nie. Czy on na przykład jest w stanie na przykład DNA zrobić, nie? Tak. On mówi, z tym nie ma żadnego nie problemu. Ma żadnego problemu. Udostępni piórko nawet, no. Nie ma problemu. Wszystkie gołębie są rozpłodowe, parowane w pojedynczych boksach. Tak, tak, mówię, to jest zrobione niesamowicie, to wszystko oznaczone. Karty rodowodowe wiszą, nie? I tam już nie wpuszczę, jak on już paruje i tego, to już tam nie wpuszczę. Nie? To jest naprawdę wspaniale przemyślany ten. Całość jest niemal pod dachem i to jest tam, ja wiem, 400 metrów kwadratowych pokoik. Na przykład jak ktoś dzwoni do nas, to przeważnie do mnie dzwonią, nie? I także jak ktoś sobie chce zobaczyć na stronie Rajny, to można sobie te pary sam złożyć tak jak ktoś chce, nie? Z tym nie ma problemów. To może zróbmy tak, bo teraz akurat już przygotowane jest jedzenie. Nim przejdziemy do drugiej części, życzę smacznego, a my sobie dalej rozmowę o gołębiach. Ale w drugiej części jeszcze będą dodatkowo dziewczyny, nie? To już co, to tam nie mówmy o tym na razie. Do zobaczenia i zapraszamy do kolejnej części. No i zakończyliśmy część, powiedzmy tą taką w lokalu, do zaprezentowania gołębi Reinharda Mila. Tutaj teraz jesteśmy już u kolegi Sebastiana. Tam po prostu impreza się zaczynała, to musieliśmy już, nie mieliśmy czasu wyjechać. Tutaj między innymi widzimy kolegę Radek z Tadeuszem niosą gołębie. To są gołębie, które oni tutaj przywieźli razem. A tu widzimy samochód Mila, czyli widzimy, że Reinhard ma w sklep tam z artykułami dla gołębi. Tak. Tu możemy sobie przeczytać całą reklamę. Wędkarski o, też. Wędkarski też. O, i to są wszystkie gołębie, które przywieźliście? Nie, jeszcze nie. Jeszcze ile? I te gołębie tutaj będą u kolegi Sebastiana. Za chwilę będziemy je oglądać. Radek będzie tam je macał i inni hodowcy, także sobie możemy tutaj popatrzeć. O. Tu Waldek też niesie, Kamil, także tutaj po kolei te gołębie teraz trafiają do oglądania. Czyli mamy mini targi w Czersku. Z gołębiami już się znaleźliśmy tutaj w sklepie u kolegi Sebastiana. W sklepie, jak to w sklepie, musi być trochę bałaganu, wiadomo. Właśnie, hodowcy przychodzą, grzebią, to jest normalna właśnie rzecz. Właśnie widzę, że las ma to, co ja latam na tych produktach. O, i Tadeusz widzę też, co ty tam, Leśna Dolina, tak? Tak. No, to są bardzo dobre produkty. I o te... Tam w Niemczech latasz? No, o. Tylko na tych. I o, jak się nazywa ten? Stasiek. Zapomniałem. Ja wiem o roli. Andrzej Kolarewski. Nie, nasz lekarz. No, zobaczymy. Dąbkowicz. A, pana doktora Dąbkowicza, tak. Z Opola. My byliśmy u niego ostatnio. On też nawet na film podesłał. O, masz, to ja też daję. Z Opola. Też ja na tym latam. O tych produktach film mieliśmy, pan doktor Dąbkowicz nam go przysłał. Puściliśmy go, teraz też będziemy mieli kolejne filmy od niego, także polecamy uwadze też te produkty. Zobaczmy, tutaj są te gołębie. Za chwilę tutaj się odbywa ten rytuał macania, czy takie mini targi. Tak jakbyśmy stoisko pojedyncze mieli. O. Słuchaj. Sobie będziemy tutaj właśnie to oglądać. Słyszymy. Tadeusz, jaki to jest produkt? Poczekaj. Kolistoper, też Leśnej Doliny. Hamuje rozwój choroby młodych gołębi. Tutaj właśnie Tadeusz przekonuje kolegę Stanisława, że bardzo dobry środek, tak? Bardzo dobry. No ja to daję, drudzy koledzy w Niemczech też to dawali, ode mnie kupili. I nikt nie miał tej choroby od tych chłopaków, co to dawali. To jest bardzo dobre. Tutaj też mamy produkty innych firm, widzimy, jest i firma Prima, są produkty, są produkty firmy Farmvetu, to są te Vetanimal, znaczy się... Tutaj można pokazać, bo to jest świeże, nowy towar, przyszedł to już z tymi nowymi tam grafiką. Ja byłem u nich dwa dni temu, mają nowy katalog, mają nowe produkty, także przez to, że nie ma targów, będziemy w internecie musieli puszczać, znaczy musieli, będziemy puszczać, prezentować te produkty. Tutaj ten nowy katalog. Tak. Katalog jest nowy, on był przygotowany 5000 sztuk na targi. No niestety się nie odbędą, to będziemy musieli tutaj. Ale ja go mam w formie elektronicznej, także na stronie się będzie można zapoznać.
zapoznać. I na stronie Centrum Zdrowia Gołębi. Tutaj popatrzmy teraz jeszcze też, o towarze już mówiliśmy trochę, a teraz tutaj popatrzmy te gołębie. Kamil, jakiego gołębia trzymasz? Niemieckiego. Ale domyślam się, a to jest gołąb, którego ty zamówiłeś, a teraz dopiero oglądasz. Oglądam. Oglądasz. Tu są rodowody kolegi Reinharda Mila. Reinhard und Ina Mil. Ina to jest żona zapewne. Tutaj zobaczmy, jest o z Waldajka, tak jak widzimy, 100%. Tu są też inne rodowody. Tu mamy Pierre Matisse. Pierre Matisse. Tu też Vandenabele, czysty widzę jest. Tu też Vandenabele. O, Leo Hermans, to te gołębie, które tutaj się sprawdzają. Reinhard mówił, że się bardzo sprawdzają. O, i te numery mają 97-15, początek te młode, tak? No. Znaczy młode, to są 2016. No, pokaż mi jednego gołębia na przykład. One już są takie, że do rozpłodu się nadają? Czy jeszcze trzeba? Niektóre tak. Niektóre tak. Są jeszcze później gołębie, nie? Tutaj widzimy, są te gołębie tutaj, to właśnie. Tutaj koledzy sobie wybierają. Ile radził masz zamiar kupić takie gołębi sobie? No przyjechałem obejrzeć. Obejrzeć. No, nie ukrywam, że nie kupię, bo jak mi się coś spodoba, po to przyjechałem. No właśnie. To jest tutaj właśnie ekstrem i gus. Biały jest taki. Dirka de Bera, de Gus, bardzo znany gołąb. Tu jest też ekstrem. Te gołębie to Marcela Woltersa są. Popularne. Pamiętam, w zeszłym roku w Belgii też chyba o tej porze, jak wracaliśmy z kolegą Manfredem Bulą, to mieliśmy właśnie, tam było z linii, takie białe, z linii Extreme i Lew. Tak, Lew podaje białe. Ja. Są w ogóle gołębie, które się w Polsce sprawdzają też u kolegów, nie? Tu będziemy patrzeć sobie dalej, poglądać. O, jeszcze się przejdę może z tej strony. Pomału też będziemy tutaj naszą relację kończyć. Tam widzieliśmy, słyszeliśmy, co nam opowiedział o gołębiach Reinhard, tłumaczył nam kolega Tadeusz, kolega Stanisław, jak najdłużej powiedzmy, że jest pośród nas chyba te gołębie testujący, też nam opowiadał o nich. A te gołębie, które będą tutaj zostały przywiezione, będziemy na giełdę wystawić. Sebastian, ty będziesz je wstawiał na giełdę. Znaczy ode mnie będą wysyłane. Dystrybuowane, to są. Tak, tak, tutaj od Reinharda, jego jakby. Także tych gołębi będziemy mieli tutaj dość dużo. A teraz patrzmy, jak tutaj wygląda czynność oglądania gołębi. I tak by było na targach, no ale... Także, wiesz co, ja to mało będę kończył, a chcę do domu też dojechać jeszcze. Także bardzo nam miło było dzisiaj spędzić wspólnie czas. Jutro zapraszamy wszystkich do oglądania lotów zimowych u kolegi Maćka Wudzika w Kosakowie, tam będziemy. Notabene o oddziale 059 lotuje kolega Stanisław. To jest to, ja biorę. Także dziękujemy i zapraszamy do nas na stronę. Do zobaczenia. Dobry lot.